Już szlachtę zbierał, aby konfederatom ciągnąć ku pomocy, gdy nagle Moskwa zamek opasała w nocy. Ledwie był czas z moździerza na trwogę wypalić, podwoje dolne zamknąć i ryglem zawalić. W zamku całym był tylko pan Stolnik, ja, pani, kuchmistrz i dwóch kuchcików, wszyscy trzej pijani. Proboszcz, lokaj, hajducy, czterej ludzie śmiali, więc zastrzelby do okien, aż tu tłum moskali, krzycząc ura do bramy wali po tarasie. My im ze strzelb dziesięciu palnęli, a zasię! Nic tam nie było widać. Słudzy bez ustanku strzelali z dolnych pięter, a ja i pan z ganku. Wszystko szło pięknym ładem, choć w tak wielkiej trwodze. Dwadzieścia strzelb leżało tu, na tej podłodze. Wystrzeliliśmy jedną, podawano drugą. Ksiądz proboszcz zatrudniał się czynnie tą usługą. I pani, i panienka, i nadworne panny. Trzech było strzelców, a szedł ogień nieustanny. Grad kul sypały z dołu moskiewskie piechury. My z rzadka, ale celniej dogrzewali z góry. Trzy razy aż pode drzwi to chłopstwo się wparło, ale za każdym razem trzech nogi zadarło. Więc uciekli pod lamus, a już był poranek. Pan stolnik wesół wyszedł ze strzelbą naganek i skoro spod lamusa Moskal łeb wychylił, on dawał zaraz ognia, a nigdy nie mylił. Za każdym razem czarny kaszkiet w trawę padał, i już się rzadko który z za ściany wykradał. Stolnik widząc strwożone swe nieprzyjaciele, myślił zrobić wycieczkę. Porwał karabelę i z ganku krzycząc sługom wydawał rozkazy. Obróciwszy się do mnie, rzekł za mną Gerwazy. Wtem strzelono spod bramy. Stolnik się zająknął. Zaczerwienił się, zbladnął, chciał mówić, krwią chrząknął. Postrzegłem w ten czas kulę wpadła w piersi same. Pan słaniając się palcem ukazał na bramę. Poznałem tego łotra, soplicę, poznałem. Po wzroście i po wąsach. Jego to postrzałem zginął stolnik, widziałem. Łotr jeszcze do góry wzniesioną trzymał strzelbę. Jeszcze dym szedł z rury. Wziąłem go na cel, zbójca stał jak skamieniały. Dwa razy dałem ognia i oba wystrzały chybiły. Czym ze złości czy z żalu źle mierzył, usłyszałem wrzask kobiet. Spojrzałem, Pan nie żył. Tu Garwazy umilknął i łzami się zalał. Potem rzekł kończąc. Moskal już wrota wywalał, bo po śmierci stolnika stałem bezprzytomnie i nie wiedziałem, co się działo wokoło mnie. Szczęściem na odsiecz przyszedł nam Parafianowicz, przywiódł Mickiewiczów dwie stu chorbatowicz, którzy są szlachta liczna i dzielna, człek w człeka, a nienawidzą rodu sopliców od wieka. Tak zginął Pan Potężny, pobożny i prawy, który miał w domu krzesła, wstęgi i buławy. Ojciec Włościan, brat szlachty. I nie miał po sobie syna, który by zemstę poprzysiągł na grobie. Ale miał sługi wierne. Ja w krew jego rany obmoczyłem mój rapier z cyzorykiem zwany. Zapewne Pan o moim słyszał z scyzoryku sławnym na każdym sejmie targu i sejmiku. Przysiągłem wyszczerbić go na soplicu w karkach, ścigałem ich na sejmach, zajazdach, jarmarkach. Dwóch zarąbałem w kłótni, dwóch na pojedynku. Jednego podpaliłem w drewnianym budynku, kiedyśmy zajeżdżali z Rymszą Korelicze. Upiekł się tam jak piskosz, a tych nie policzę, którym uszy obciąłem. Jeden tylko został, który dotąd ode mnie pamiątki nie dostał. Rodzoniutki braciszek owego wąsala. Żyje dotąd i z swoich bogactw się przechwala. W zamku Choreszków tyka swych kopców krawędzią. Szanowany w powiecie, ma urząd, jest sędzią i pan mu zamek oddasz. Niec na jego nogi mają krew Pana mego zetrzeć z tej podłogi? O nie, póki Gerwazy ma choć za grosz duszy i tyle sił, że jednym małym palcem ruszy. Scyzoryk swój wiszący dotychczas na ścianie, puty soplica tego zamku nie dostanie. O, krzyknął hrabia, ręce podnosząc do góry. Dobre miałem przeczucie, żem lubił te mury, choć nie wiedziałem, że w nich taki skarb się mieści. Tyle scen dramatycznych i tyle powieści. Skoro